Dzień dobry Pani Madziu. Dzień dobry Panie Hubercie. A dokąd Pani idzie? Na uniwersytet? A nie, akurat na zakupy. Dla Pana też coś kupię. Tak? A co? A Pana żona dała mi całą listę. No to bardzo ładnie z Pani strony. A co chciałeś powiedzieć? Co tam słychać? Narzeczeni się kręcą, co? Akurat. Już ciocia mnie pilnuje. Karlikowa niemożliwe. Możliwe, możliwe. Za każdym razem, gdy gdzieś wychodzę, to ona jest pewna, że albo mnie zgwałcą, albo mnie zabiją. Madzia. Albo jedno i drugie. Madzia, Madzia, całkie szczęście, że cię jeszcze złapała. Może, trzymaj. Co, co? Te rozki podawali w telewizji. Wampir ze Siemianowic. Łapie młode kobiety, morduje i łopcina ręce i nogi. A co ja mam z tym zrobić? Musisz się dobrze obejrzeć i w razie czego rozpoznać. Nie no, Karlikowo, czy wy nie przesadzacie przypadkiem? Strzeżonego Pan Bóg strzeże. No, a tych inkszych masz? Mam, wszystkich mam. No to pokaż. Już. Proszę. Gazownik z Nigoty. Zwyrodnialec z Bytomia. Inkasent z Sosnowca. No, no a tym? Zaraz, zaraz. No przeca prosiłach, nie? Morderca z Radzionkowa. No. Otóż tu masz jeszcze wampira ze Siemianowic. Wszystkich się dobrze pooglądał. Jo też by tak patrzeć. Jo się nawet ekstra zrobiła jeden egzemplarz dla mnie przez kalka. No obejrzy się, Berciku, jakie to czasy nastały. Nie no, wyjście są tak jakby coś, tak jakby coś. To patrzę. Wiesz co, Magdzia, bardzo ci dziękuję. Ty jest naprawdę kochana dziółka. Nie ma sprawy. Ja mam jeszcze do Pani taką prośbę. No, gadaj. Czy ja bym mogła sobie u Pani sukienkę wyprasować? No pewnie, że możesz. A co, zepsuło Ci się żelazko? Nie, nie. To zupełnie inna historia, miłosna. Ty masz historię miłosną? No bo ciocia nie pozwala spotykać mi się z Sebastianem. Wiesz co, ja bym nie wierzyła. Karlikowo jest tak wstrętno do ciebie. Nie, ciocia jest kochana, tylko że ona twierdzi, że wszyscy faceci to zboczeńcy i degeneraci. A Sebastian jest naprawdę super. To dobra, to leć po ta suknia, nie ma sprawy, możesz tu prasować. Dobra, to już lecę po tą sukienkę. Zbyszka nie ma. O, jaki miał dzisiaj dzień. Na co patrzysz? Złamane serce Anny. Urwana Manuela. Ty, jaki miał dzisiaj dzień. Ja się zastanawiał, czy iść do szynku, czy na pocztę. I wiesz co, żeś wymyślił? Na pewno, żeby się poszlajać, bo pożytecznego byś nie zrobił nic, nie? A co by miał na przykład pożytecznego zrobić? Coś dla domu. Do domu, no. A od czego ciebie mam? Kobieta jest od tego, żeby o dom dbać. A od czego są hopy? A hopy są od tego, żeby siedzieć, patrzeć. I ładnie pachnieć, nie? No właśnie. O. Żebyś ty jeszcze ładnie pachniał, tyś kum się jedli. Jezus, biedna Manuela. Co się stało? Taką fajną dziuchę Zazią porwali. A. Ty, a ciebie w ogóle nie interesuje hop? I no jakoś Manuela durno, tak? Jezus Mario! Piąty raz ją porwał ten Don Alfonso. No co ty się dziwisz? Przecież serial się nazywał Porwano Manuela, rozumiesz? Weź to ją bez przerwy porywaj. Jakbyś chciała inny serial, na przykład Manuela, kiedy cienkim siedzi na życiu w duma, no to by ją nie porywali, a tak ją porywają, by zdziwioną babę. Wiesz co? Tyś to jest taki prawdziwy samiec. W ciebie nie ma za groszu romantyzmu. Przynieś mi coś do jedzenia. Paluszki. Nie, to łączne jest niezdrowe. Przynieś mi jakieś owoce, może ty, pomarańcze. Nie, nie wyda lotu do sklepu. Nie musisz. Magda nam już przyniosła. I obie rzeczy są dojrzałe, bo jak nie, to niech się jeszcze trochę poleżą, ja? A czemu Magda to loto do nos po pomarańcze, co? Jezus! Ja nie szcimia! Co się dzieje? No ten Don Alfonso, gdzieś ten z tymi wącami, nie? No. On porwał ta Manuela. A teraz Don Pedro porywał tego Alfonsa. No to może nowy serial, Porwany Alfons. Jeronie. O,
witam, panie Hubercie. Przepraszam, ale żona pozwoliła. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Nie, nie przeszkadzam pani, nie. Berci, znalazłeś te pomarańcze? Co? O ja, znodrzek, znodrzek. I co, dobre? No widać dobre, już dojrzałe, takie twarde. Ale musisz sprawdzić, czy są dojrzałe. No na pierwszy rzut oka zaraz widać, w sam raz do ręki takie. To się nie sprawdza na oko, no to trzeba pomacać. Jak są twarde, to znaczy, że jeszcze nie. Doprawdy mogę pomacać? Głupią rzecz, no pewnie, że możesz. Mamcia przyniosła je dla nas. Dobra. Panie Hubercie, co pan robi? Pomarańcze są tam. Aha, tam. Aha. No, już ci jest o te pomarańcze. Oszalał żeś? To mają być pomarańcze? Ciekawe, kaj takie rosną. Nie wiem, może w Sosnowcu. Dojrzałe, bardzo dojrzałe. No i po co ty tam idziesz, idiotko? Przecież on stoi za tym płotem, to cię zaraz chyci. Jezus Maria. Dojrzałe. Takie mają ładne stroje. Takie. No nie! No, skończyło się, zaś tydzień muszę czekać. Takie. Ty... Coś ty tam robił w tej kuchni? Magda, skończyłaś już prasować? Dojrzałe, o, dojrzałe. A wiesz co, Zbyszek, my myśleli z Bercikiem, że ty przyjedziesz wczoraj. No bo widzisz, Andzia, miałem problem z towarem. Przyjechałem do hurtowni, a tu zamknięty. No i myślę sobie... A, zresztą, co tam? Wstałem o 4 rano, no i jestem. A, cześć, śpioku. No witamy, cześć, Bercini. Cześć. Miałeś być kiedy? Wczoraj, nie? A no miałem być, ale tak jakoś wypadło. Ty coś to się tak wiercił dzisiaj w nocy? Co ci się zaśniło, co? Nic mi się nie śniło. Bercik, ja cię bardzo dobrze znów. Zaśni się jakieś babie śnie. Powiedz mi, do którą ci się tym razem śniła, hm? Żadna baba mi się nie śniła. To co ci się śniło? No? Pomarańcze. Pomarańcze. Pomarańcze? I co, tak się na nie rzucałeś? No. Bercik. No, no, śniło mi się, że jest plantatorem w Grecji. One były w takich cienkich, przejrzystych cycfaltach. No. Czym? W cienkich, tych, no. Cienkich... Skrzynkach. Skrzynkach, właśnie cienkich. I były takie obcisłe, takie przejrzyste, wszystko było widać. A ja tak normalnie, że nim wracał i że przekłodał z miejsca na miejsce i że dotykał i macał i tam miętolą, że wie tam... Bercik! Nie, Andzia, tym razem nie masz racji. Tak, to był typowy śląski sen pracowitego człowieka. No, nie może kopać węgla, bo jest na ręcie, no to przynajmniej przez sen jest plantatorem, no i może macać te pomarańcze, no tak? Nie ma to tamto. Właśnie. A. O, ktoś puka? A gdzie to? To tu, na balkonie! Co? Może kominiusz? Dzień dobry. A, dzień dobry! Może herbatki albo kawki? Pomocy. Co? Pomocy? Pomocy. Sypanej czy z ekspresu? Ty! Magda, jak tyś tu wlazła na ten balkon, co? Po piórnochronie. A nie się pani martwi, ja mam kurs. Spinaczki skałkowej. Aha. Ale o tej porze, skąd ty wracasz? Z randki. Aha. No tak, 9 godzina to już najwyższa pora. A może zjesz z nami śniadanie? O właśnie, to jest dobry pomysł. No to Magdzia, opowiadaj, co to tam dzisiaj było w nocy. No więc mogę szczerze? U nas bardzo szczerze. A może pomarańcza, co? Bercik, to są pomidory. No takie świeże, takie twarde, jędro. Bercik, no daj powiedzieć dziewczynie. Mów, co się stało? No bo ja powiedziałam cioci, aha, że jadę do Krakowa, do domu. A tak naprawdę to ja pojechałam do Chorzowa, do Sebastiana. No bo miał wolną chatę i... No już wszystko wiadomo, no i no. Aha. Ale w środku nocy przyjechali jego wujek i ciocia ze Stanów. Co? Zaraz, jak to? Ze Stanów do Chorzowa w nocy? Nie, oni są już tutaj parę miesięcy, ale przyjechali z Warszawy i nas nakryli. No to musiałam wiać,
Nie mogę wracać do ciotki, no bo ona myśli, że jestem w Krakowie. Widzisz, Bercik, to jest młodość, to jest miłość, to jest uczucie. No tak, to jak ona się dowie, że ją okłamałam, to już mnie nigdzie nie puści. Naglądała się w telewizji tych różnych morderców. No właśnie, Don Alfonso, to wiesz co, to może zostań tu u nas do wieczora, co? Nie? A nie będę przeszkadzać? Nie, ja idę do fryzjera. Właśnie, a ja idę na bazar. A Berci... A ja tu zostanę. Ty, słuchaj, no, tyś podobno miał dzisiaj iść do magistratu po swój nowy dowód osobisty, nie? No, no tak, ale on chyba jeszcze nie jest gotowy. A coś żeś godał, że już czeka na ciebie od tygodnia. Coś się zmieniło. Nie, ale coś czuję w kościach, że on jeszcze nie jest gotowy. A jak hajer przodowy coś czuje w kościach, to jest święto prawda. Dobrze, zostaniesz w domu, ale będziesz miał zajęcie, syneczku. Wydam miał. W komórce są takie słoiki z wiśniami i to przelejesz to wszystko do tego dużego zielonego gorka, bo ją potrzebuję te słoiki. Paniatna! Po jakiemuś ty mi godzisz? Po rusku. No to paniatno. Ale pani Madzia mi pomoże, co? Może pani Madzia, co? Pójdziemy, pozmieniamy tam, wsadzimy te pomidory do tych pomarańczy i wszystko wygniecimy. Będzie nie do pomarańczy i nie pomidory, tylko wiśnie, wiśnie! Właśnie, będziemy wiśniować także. Ta! Uwaga! Może ja to zrobię, panie Hubercie? A nie, ja wszystko zrobię, są wszystkie! Może jednak pomogę. Nie, pamiętaj, że kobiety są od tego, żeby siedzieć, patrzeć, podziwiać i pięknie pachnieć. A chłopy są od roboty, rozumiesz? Ale ja umiem. Ja jeszcze niedawno robił na kopalni, pod ziemią, fedrową rzech, kilofy rzech robił. Do mnie nawet kombajn nie był straszny. Co dopiero taką głupio krauza. A może nożem? Co? Nożem podważyć, aż cyknie i łatwiej pójdzie. Tak? Mhm. Będzie dobry? Mhm. Dobra. A może pan fartuszek założy, żeby się nie wylało? Mnie się nigdy nic nie wylewa. Ale na wszelki wypadek, żeby się koszulka nie pobrudziła. No dobrze, jak już pani tak prosi, jak pani mi to tak fajnie zakłodo, to trudno, zgadzą się. Ale obejrzy pani, że mi się nic nie wyleje. Dobrze. Uwaga, podważone. Teraz... Achtung, Achtung! Rianneba plus! Jezu, nie. Wylało się. Co to? Nie wiem, pójdę obejrzeć. A jak to moja ciotka? Karlikowa? Nie. Skąd pan wie? No niech pan nie schowa, panie Kowalczyk, niech pan nie schowa. Nie no, gdzie tam, bo szczury zjedzą. To jest na pewno i Karlikowa, zresztą zaraz powiem. Jaronia Karlikowa. I co teraz? No nie wiem, no muszę iść i obejrzeć czego chcę, nie? Tylko błagam, niech pan zrobi tak, żeby nie poznała, że tu jestem. Nie no, co pan, pani żartuje chyba. Umie pan kłamać, co? Jo, twarz pokrzysty, nerwy ze stali, a w razie czego umia cyganić jak z nut. Sama pani zaraz obejrzy. Aha. Już leca! Zaraz! Chodzi się. Dzień dobry, Bercik. O, co to? Konfiturki robimy, ja? Dobry. Konfiturki. O co chodzi? Bercik, ja chciałam się ino zapytać, czy nie ma u was... Nie ma! Nie ma. W ogóle leją tu nie ma i nie było. Ale ja no... Nie. Jakbyście w ogóle tak mogli pomyśleć. Madzi tu w ogóle nie było. Przecież wiecie, że ona jest w Krakowie, nie? Ale Bercik... Wiecie? No to właśnie. Do widzenia. Z Panem Bogiem. No. No nie rozumiem. Ja ino chciałam troszkę cukru pożyczyć. I co? Także ją zbajerował, że się nic nie domyśliła. Takiej bajery by się nawet warszawiak nie powstydził. I nie wróci? Nie, nie wróci. Ryncza głową, że nie wróci. A jednak wróciła. Tak się schowam. Do szafy. Nie, może lepiej tu. Te szczury to takie żarty. Tam są myszy. Ty, a skąd byś wiedział, że ona jest w Krakowie, co? Co wiedział? Ja nic nie wiedział. Co ja wiedział? A u nas to się teraz robi konfitury, ja? Bo u nas to jesienią. A u nas, właśnie, u nas się robi teraz. Może my mamy konfitury o zimę. Ale was zatkało, widzicie? Coś tak przyglądacie, co?
No co tak patrzycie? Co jest Edyta Górniak, Pieronie, żeby tak patrzeć? Pierunie! Wampir ze Sienianowic! Jezderkusie, biedno Madzia! Ja będę Unia Europejska! Pierunasz to, co za chacharstwo! Wszystko przez tych warszawioków, niech to jasny gwint strzeli! Drugo pójdzie lepiej. Panie Anciu, Jezus Maria, ludzie! Nieszczęście! Co się nieszczęście stało? Co się stało, Karlikowo? Coś z Bercikiem? Nie, to Bercik! On zamordował Madzie! Łapią jej ręce i nogi! Jezus. Całe szczęście! Jak to? Że co? Co? Oczywiście zwariowali. Chodźcie, pójdziemy na wierzch. Można się jeszcze do coś uratować. Chodźcie, chodźcie. Ania, klucze. Kto? Kto ma być Bercik Wampir z Siemianowic? Nie no, przecież pan Zbyszek, to może być każdy. Proszę, tu się nie trzyma kupy. Przecież Bercik jest z Katowic. Ja, a pan jest z Warszawy, nie? A kaj pan robi? Katowica. O. To Bercik pracuje w Siemianowicach? Nie, to niemożliwe. I to no co? Nie. To on jest na takie coś za leniwy. On się tak zdarza. Wylezie komuś z widogowa, a on nawet za to nic nie może. A, no to prawda. Też czytałem, że to się zdarza. Słuchajcie, Jogo widziała. Jogo widziała. Są ci we krwi. W ręce nóż, a na gębie szaleństwo. No to co? No to trudno, wchodzimy od góry. No, ostrożnie. Można jeszcze wszystkiego jej nie poobcinać. Teraz pójdzie lekko. Łagielu nie wytrzymia, zamorduje, wykończa połopciną ręce i nogi. Zabija normalnie. Puszczaj, warszawioku. Spokój się. Puszczaj go, no ci. Puszczaj, póki dobre, no. Pomóżcie. Puszczaj. Odbiłową? Odwiążcie mnie natychmiast, już! Uspokój się! Bercik, jak mógłżeś mi to zrobić? A, bardzo cię przepraszam, no zrobiłeś tu trochę bagna i marasu, ale to jest wszystko wina Madzi, wiesz? Tak, ona mi to kozała robić nożem! Madzia! Tego, że miał akurat nie godać, no. Bercik, spokojnie. Wiesz, ja się wiele naczytałem o różnych zwyrodnialcach, ale żeby któryś powiedział, że ofiara sama chciała? Nie. Chłopie, ja wiem, że cię to napada i nie możesz sobie z tym poradzić, ale wiesz co? Musisz sobie wybrać inną linię obrony. Daj mi tu za roski kajer Madzia! No właśnie, tego nie mogę powiedzieć nigdy. A czemu? A bo mam swoje powody. Ja wiem, że masz swoje powody, ale i tak ci to nic nie pomoże, wiesz? Bo się wydało. No. Bercik, no powiedz, gdzie ona jest? Albo to z niej zostało. Co? Co to? Madzia! Madziu! Madziu! No. Madzia? Widzisz, a ładnie to tak, ja? Ręce i nogi połączynać? A ładnie to tak! Ała! Ratujcie! Zbyszek, Angela, weźcie! Panie Karlikowa, co pani chce z tego udusić? Znalazła się! I przepraszam bardzo, i z tego co ją widzę, to on mu obie ręce i obie nogi! No właśnie. No ja nie działa. No przecież to jest chyba dobrze, nie? No dobrze, ja wiedziała, że taki degenerat to się zawsze wykręci. Godeli tu zaroski, co łąci łapcią? Nic, ciociu. Nic? Nic. Też mi jest przykro. Zaroski. A po jakim tyś nie jest w Krakowie, co? No bo ciociu, ja cioci wszystko wytłumaczę, no bo to było tak, że... No my se pogodamy. No, zaraz, pani Karlikowa, chwileczkę. No właśnie, i co? I tak ani przepraszam, ani pocałuj. Nogi!
mówię ci, z życi powyrywał! Kamerczyk! A właśnie! Po co sami młodzież jej wyrywać? Przecież ja tu jest fachowcem, nie?